Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro. Kochani, witam was w nowej serii z gry o nazwie Planet Crafter. Planet Crafter jest grą w tej chwili jeszcze w Early Access i polega ona na terraformowaniu swoistych planet, na którą jesteśmy wysyłani. Kochani, ja nagrałem również jeszcze dwa odcinki. To nie są dwa odcinki, jeden odcinek w sumie, ze Stranded Deep, ale co się okazało? OBS po ostatnim update'cie zaczął szaleć i te dwa odcinki, które nagrałem, bo to były dwa odcinki, okazało się, że są skorptowane. Więc godzina materiału poszła psu za przeproszeniem w tyłek, więc no niestety, mam nadzieję, że tutaj się już to naprawi, bo już zaktualizowałem do jeszcze nowszej wersji, która podobno to fiksuje. I mam nadzieję, że się wyrobi na odcinek dzisiejszy, bo jest w sumie 12:27, a ten odcinek chodzi o 14, czyli mam półtorej godziny na nagranie, przetworzenie i wygranie go na YouTube, więc możliwe, że odcinki jednak będą wchodzić teraz od 18, no, żebym miał jeszcze czas mniej więcej to poogarniać i żeby odcinki były w lepszej jakości, kochani. Ponadto możecie słyszeć szum, który w tej chwili jest. Jest on spowodowany przez drukarkę 3D. Tak jak mówiłem, wczoraj chciałem to nagrać, żeby mieć dzisiaj spokój z odcinkami, ale no niestety się nie udało. No i drukarka chodzi i musi chodzić niestety. Nie zatrzymam tego, bo już jest w połowie drukowania, a zostało jeszcze około 6 godzin do zakończenia, więc tak bym się nie wyrobił i tak bym się nie wyrobił. Dobra, to na tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenia parafialne. Zaczniemy nową grę, mam nadzieję, że nie jest głośność zbytnio przesadzona, bo jeszcze nie odpalałem tego. Dobra. Nazwa Survival. Nie da się nawet zmienić. Miejsce lądowania standardowe, wielki kanion, piaskowe wodospady. Standardowe. Typ gry. Standardowe doświadczenie, upuszczasz niektóre przedmioty, kiedy umrzesz. Łatwe doświadczenie, umieranie nie ma konsekwencji, tlen zdrowy i nawodnienie obniża się powoli. Wszystkie przedmioty swojego punktu są zniszczone, gdy umrzesz. Tlen zdrowy i nawodnienie upływają nieco szybciej. Dobra, myślę, że normalny tryb będzie spoko. Więc stwórzmy sobie saveik i wczytajmy grę. Wow, ale myszka, kochani, to jest naprawdę... czułośmy się 3%, ja pierdzielę. Ja jestem osobą, która nie lubi dosyć szybkiej myszki, ale to już była przesada. Jeszcze troszeczkę. 50% myślę, że będzie idealnie. O, dobra, jest idealnie. Wszystko się nagrywa. No więc tak, widzę, że po lewej stronie mamy coś takiego jak zdrowie, wodę oraz tlen. Pierwsze kroki, stwórz plecak T1. Tutaj możemy to zrobić. O, klikamy tylko i wyłącznie myszką, okej. Potrzebujemy dwa żelaza. No tu mamy jakieś racje żywnościowe, trochę wody i nasiona lirma. Dobra, wyłazimy. Wow. Nie no, powiem wam, że graficznie dosyć fajnie to wygląda. Tytan. Mamy jakiś ekwipunek? Mamy pod tabem. Kobalt, żelazo. Lód. Dobra, to też weźmiemy. Na razie zbieramy wszystko jak leci. Nie wziąłem tego lodu w końcu, okej. Krzem też sobie weźmiemy. Trzeba patrzeć, bo mamy dosyć mało tlenu. Dosyć mało tlenu mamy, dobra. Uwaga, niski poziom tlenu, no właśnie wiem. Włóżmy sobie plecak T1. No i dobra, gdzie ja go mogę założyć? Tu mogę go założyć, zwiększył nam się ekwipuneczek. Więc może teraz jakiś zbiornik tlenu... Tylko wody to wystarczy lód sobie ogarnąć, czyli dobra, woda jest łatwym surowcem do ogarnięcia. Magnez, żelazo i dwa razy kobalt. Kobaltu to widziałem sporo. To jest kobalt. Sobie dziwnie się to robi. Kobalt, dobra, ten też sobie weźmiemy. Lód na razie nie, to jest żelazo, prawda? Tak, to jest rudę. Żelazo już mamy. Kolejne żelazo też sobie weźmiemy, bo się przydaje to żelazo z tego co widzę. Przynajmniej na dłuższą chwilę. I był tam chyba jeszcze magnez, prawda? Tytan. Krzem. Dobra, no to musimy uciekać niestety. O ile zdążymy, bo w sumie tak poleciałem do przodu. Uwaga, krytyczny poziom tlenu.
Oko loko, już jestem. No właśnie, ten magnes jest potrzebny. Tylko skąd wziąć magnes? Wszędzie jest magnes potrzebny. Tu magnesu nie ma. Nie ma magnesa. Gdzie jest magnes? Gdzie jest magnes? Dajcie mi magnes. Same kobalty. Czy to jest magnes? Magnes! Już nawet rozpoznaję mniej więcej te surowce. Tam jest jeszcze magnes. Nie, ale graficznie jest naprawdę gierka bardzo, bardzo ładna. Aż dziw bierze w sumie. Jak na Early Access naprawdę... Na razie wizualnie mi się podoba, tam w ogóle jest jakiś wrak, do którego też pójdziemy sobie wkrótce spokojnie. Więc tak, teraz na kanał na pewno wskoczą dwa survivale. Zobaczymy, który przetrwa, który będzie miał więcej wyświetleń. 45 nam przedłużyło, dobra, fajnie. Miło. 45 nam przedłużyło, kapsuła tlenowa, dwa razy kobalt. Ja sobie to wezmę, żeby się potem nie wracać w razie czego, to sobie tą kapsułkę tlenową zrobimy, bo wydaje mi się, że ona odgnawia po prostu tlen, który zużywamy. Dobra, robimy sobie tą kapsułkę tlenową. Że to sobie możemy wypić tak w ogóle. Zobaczymy, czy nam oddaje od razu całkowicie, czy... Oddaje. Oddaje całkowicie, co ja powiedziałem, kurde. Mikrochip budowa. Ja sobie to... Ej, halo, weź to. Wytwarzanie, no właśnie, ale czy my tutaj możemy coś budować? CRT. Załóż mikrochip budowa, ale jak? Ja muszę ściągnąć plecak? Tak, muszę ściągnąć plecak. No dobra, no i teraz jak ja mogę... Od kół jest budowanie, wow! No, no, no. Skrzynka. Tym się obraca. Tym się obraca. Co się dzieje? Co to leci? Halo? Wybuchło. Wow. Dobra, ja nie wychodzę stąd. Oglądamy przez szybę. Co tu się dzieje? Ekran energia, terraformacja. Przedział mieszkalny. Wow! Ej, otrzymaliśmy obrażenia! No sąsiedzi, proszę nie walić! No nie mówcie, że nie wyjdziemy. No jaja, totalne jaja. Wy to widzicie? Nie możemy wyjść stąd. Nie możemy stąd wyjść. What the fuck? No jaki pech? Jakiego trzeba mieć pecha? Powiedzcie wy mi to. Da się tu kucać. Tam coś było. Sprint, budowanie, ekwipunek, ruch, latarka, kucanie. Odblokuj F4. O! Wylazłem. To teraz nie wejdę. Ale dobra, to nam się tlen nie zużywa. No jaja, po prostu jaja. O, dobra, znikło. Jakieś meteoryty po prostu lecą. Myślę, że możemy sobie zrobić na razie przedział mieszkalny. Ja bym sobie chciał go zrobić gdzieś w jakimś miejscu takim wyższym. O, tam jest skrzynia. Ej, tam jest skrzynka. Zróbmy sobie tu gdzieś. Ja będę chciał się tak, wiecie, dosyć ładnie tu rozbudowywać. Shelter, dokonane osiągnięcie. Tytan krzem nam potrzebny, jeszcze jeden. Może tu będzie krzem? Tytan, żelazo. Jeden krzem jest w sumie. Czy to już daje tlen? Tak, to już daje tlen. No nie, no bez porównania. Trochę więcej miejsca. Nie możemy skrzynki już robić.
Kurde, my to jesteśmy szybcy. Dobra, ściągnijmy sobie wszystko stąd. Uwaga, niedobór mocy. Jakaś moc tu jest? Dobra, to sobie ogarnijmy w tą stronę. Kapsułkę tlenową sobie oczywiście zabieramy standardowo. Tu już jest chyba wszystko, więc... Czy da się tu niszczyć? Ja tu mam coś dziwnego. To jest budowanie, to jest chyba zbieranie, tak? To się chyba niszczyć nie da. Przynajmniej jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. Ciekawe, bo to w sumie i tak zbiera. Dziwne. Mega dziwne. Dobra, to sobie również zbierzemy do końca. Nawet wszystko nam się udało zebrać, co dziwo. Tutaj wiadomość, ojej. Witaj na przydzielonej tobie planecie. Twoim zadaniem jest przyspieszenie procesu terraformacji tego świata. Wygeneruj O2, ciepło i ciśnienie. Najpierw jednak osiągnij 175 tysięcy TI. Stwórz niebieską atmosferę. I tu jest Senital Corp, rok 3058. Jezu, czkawka mnie znów złapała. Już drugi raz w odcinkach, no. Przepraszam was za to. Ostatnio mam normalnie jakiegoś pecha do nagrywania. Jakiegoś kurde pecha. Żelazo i tytan jeszcze potrzebne. Zbierzmy sobie trochę żelaza. Pełny ekwipunek. No, co sobie zebrałeś? Co sobie zebrałeś? Dobra. Żarcie zostawmy. Żarełkę zostawmy. I zbierzmy sobie trochę żelaza. I tam było jeszcze co? A, samo żelazo. A do tego był jeszcze potrzebny tytan. Dużo żelaza. I dużo tytanu. Krzem też weźmiemy, chociaż nie wiem po co. Ale wezmę. Jestem zbieraczem. Jestem zbieraczem. Pełny ekwipunek. No Lipton. To się będzie snapować? Tak, to się będzie snapować. To teraz troszeczkę spartoliłem z tymi skrzynkami w takim razie. O więcej magnesu. Susu. Właśnie, taki w sumie trochę Among Us, nie? Klimaty Among Usowe. Pełny ekwipunek. Lipa. Widzę, że to są lepsze, lepsze rzeczy. Takie bardziej... Takie bardziej, bardziej przedmioty, że tak powiem. Co to było? Dziwne. To są takie bardziej przedmioty... Bla, 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 bla. Zabrakło mi słów. Nie są przedmioty bla, 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 spokojnie. Tam są takie bardziej przedmioty egzotyczne. O to mi chodziło. Jak to brzmi? Egzotyczny przedmiot. To powiedział Shira. To powiedział Shira. A da się pożyć trzecim. To nie wiem, czemu mi to wtedy wyrzuciło. Nie mam pojęcia, czemu mi to wtedy wyrzuciło. Dobra, mamy ekwipunek większy. Bardzo mnie to cieszy. Zbieraj żelazo. Też już żelazo i no i mam nockę. Będzie ciemno jak w dupie. Maga, mikrochip, latarki. No to tego nie mamy niestety. Tytan? Tytan. Żelazo. Lód, lodu nam na razie dostatek. Kolejne żelazo. Niedobór mocy. No spoko luz, wiem. Teraz pójdziemy, ogarniemy. Nie przejmuj się. Magnes. Dobra, też biorę. Też żelazo. Niski poziom tlenu. Jeszcze jeden. Spoko luzik. I tak umrzesz. Nie wziąłem tlenu, byłem pewny, że mam kapsułę tlenową. Ło, na ślepo, na ślepo. Na ślepo.
Ale mi się gorąco zrobiło. Ale mi się gorąco zrobiło. O kurde. Nie mogę. Ale to było dobre. Ale to było dobre. Dobra. Turbina wiatrowa. Wystarczy jedno żelazo. Tylko wiecie, co ja bym sobie zrobił taką platformę. Fundamencik może. O. Ja mówię, ja lubię jak jest ładnie. Uwielbiam jak jest ładnie. Tu albo tu rozumiem, tak? Czekaj, teraz? Chyba ta. Chyba ta. Więc napój się ładnie. Bo tu jest zasnapowane, tak? A i owszem. A i owszem. O, dobra, turbinka jest jedna. Już masz energię. Wow, i nawet nam świeci. Nawet nam świeci. Iryt na podgrzewacz T1. Na razie tego nie mamy. Wiertło. Wiertło musi stać niestety na ziemi. No dobra. Musi to musi. Tak jak tu. 0-2. Się zesramy, a nie zrobimy tego. Energię pół, czyli możemy jeszcze postawić jeden taki, teoretycznie oczywiście. Ale nie mamy w ogóle tytanu. Ale ja nie zrobię tego błędu jak poprzednio. Sporo żelaza mamy. A potem weźmiemy sobie kapsułkę tlenową, żeby nie odwalić znów maniany. Magnes i lód, Wegetuba. Magnes i lód. Magnes mamy, lód też gdzieś tutaj sobie leżą. Bo jak musi być zimno, że kryształki lodu sobie leżą tutaj na tej planecie w postaci stałej. Wegetuba, dobra. To widziałem, że mieliśmy jedną roślinkę. Sobie ją zasadzimy. Nie da się? Fuck? A, no tak, no na logikę, przecież to musi być tam, gdzie jest tlen. Dobra, nasionko jest. Rośnij. Energia minus 35 i tlen 0,15 hektopaskali, nie hektopaskali. To jest to znacznie mniejsze PPQ. Dobra, a co potrzebujemy na te ekrany? Kobalt i krzem. Trzeba nam kobaltu. Where is Cobalt? Cobalt is here. Tam mamy magnes. Oj, tytan jest. Tytan się przyda. Robi się kobalt i krzem. Znaczy, kobalt mamy. Krzem by się przydał. Nie, kobalt. Zmieniam zdanie. Kobalt mamy. Krzem. Dajcie mi krzem. Proszę mnie dać krzem. Żelazo. Magnes. To jest kobalt? Tytan. Pełny ekwipunek, Boże. Mamy już 2 razy krzem. Znów Shiro będzie leciał na ślepo. Już teraz tam tak łatwo to nie pójdzie. Już jestem. Spoko luzik. Spoko luzik. Stacja rzemieślnicza T2. Ekran terraformacji to jest priorytet w tej chwili. Trzeba go odkręcić. Tak się nie da. Czyli musi być tak. Uwaga, niedobór mocy. Fuck. Czyli trzeba znów turbinkę wiatrową postawić. Dobra, tylko gdzie? Tu. Dobra, gdzie tu? Zasilanie przywrócone.
Energy. Musi chyba stać z tego, co widzę niestety, ale nie mamy żadnego biurka. Ekran schematy też musi stać. Dobra, zróbmy sobie biureczko. Jakieś takie prowizoryczne na razie. To sobie zrobimy tak, jedno tu, drugie tu. I mamy mniej więcej pięknie pokazane. Ile tu jest przedmiotów? Wow! 300 TI, żeby lukować sobie plecak T2. A jeżeli chodzi na przykład o jakieś nowe tlenowe rzeczy, wegetuba T2, wsiewacz nasion, kurde, trawy, platforma startowa, ile tego tu jest? No naprawdę, naprawdę jest spoko. 73 TI. Trochę tlenu i trochę ciśnienia. Dobra, to teraz musimy sobie ogarnąć stację rzemieślniczą T2, czyli potrzebujemy żelaza i krzemu. Żelazo i krzem. Krzem już mamy. Jeszcze żelazo. Gdzie jest, kurde, żelazo? Myśmy wysprzątali to wszystko, jak nie wiem. Chyba naprawdę przyjdziemy się niedługo w tamtą stronę. Na razie sobie tutaj startuję i sprzątam to, co leży na ziemi, ale chyba już chcę gdzieś sobie poeksplorować. Trochę rzeczy. Krzem biorę, magnez biorę, żelazo też wezmę. No i jedzonko, no nie wiem po co, ale biorę. Dobra, ukradliśmy, wracamy. Bardzo mnie tamto miejsce interesuje jeszcze. Stwórz podgrzewacz T1. Jak sobie ogarnąć ten podgrzewacz T1? Stacja rzemieślnicza T2. Jej nie zrobimy niestety. No tutaj by było fajnie ją ogarnąć, tylko... Obróć konstrukcję, zmień narzędzie. A jak sobie na przykład coś zniszczyć? Budowa, odblokuj. Kurde, nie ma nic tutaj. Już by się nie dało. Jak sobie tutaj to ogarniam, ale... Czemu sobie skrzynki paruje? Chyba nie skrzynki. Dobra, to nie ze skrzynki chyba paruje. Kurde no. Lipa. Lipa. Dobra, zróbmy tą stację na razie tu w rogu. Wiem, że tak trochę miejsce niezbyt dobre, ale no cóż. Innej opcji nie mamy. Rozbiórka, tu jest to. Rozumiem, że teraz mogę już... Wow, zbiornik tlenu C2! Teraz mogę już robić rozbiórkę, tak? A jak to zrobić? A, w taki sposób, a to sprytne dziadostwo, no. Dobra, już umiem. Już potrafię. Już potrafię. Więc tak, przydałoby się zrobić jeszcze jedną skrzynię. Gdzieś z tej strony, żeby poprzenosić tam ten szrot, który mamy w ekwipunku, a czy w skrzynce. Tak, tu na razie niech będzie żelazo. Ty to wracaj z tytanem. Tytan zazwyczaj idzie w koniunkcji z tym wszystkim, więc luz. Zabierzmy to wszystko stąd. Możemy dać magnes i kobalt, bo to nam nie robi żadnej różnicy, chociaż to zabieramy. No to jednak wszystko zabieramy. Nie było tematu. Zapytacie dlaczego? Bo wstawimy tu jedzenie. I jakieś inne pierdółki. W sumie mogę tu dać jedynie magnes. Niech będzie to w ten sposób. A tu damy dalej oczywiście tytan, żelazo. O, pięknie się posegregowało i kobalt.
Co się dzieje? Nie wiem, co się stało. Coś zapikało. Gdzie jest w środku? Nie rozumiem. Nie rozumiem. Łóżko jednoosobowe, potrzeba tkaniny. Tkaniny niestety nie mamy i robimy kolejną skrzynię. I tu będzie sobie krzem leżał. Możemy podpisywać. Wow. Dobra, a to w ogóle mamy tutaj w T2. Egzoszkielet. Zwiększa pojemność ekwipunku. I zbiornik tlenu T2. Dwa razy magnez, tytan, krzem i kobalt. Dwa razy magnez, tytan. Krzem był jeden? Tak. Nie, dwa krzemu. Nie, jeden. Jeden krzem, dwa razy magnez. Dwa razy magnez. Krzemu nie mamy niestety. Jezu, myślałem, że znów lezą. Myślałem, że znów i będzie zaraz to rozwalanie planety. Z żelazo. Żelazo zawsze na propsie. Zawsze na propsie. To jest tytan, prawda? Prawda. I ta skrzynia? Tak, tu był kobalt. Kurde, wykrakałem. Dobra, może przeżyję, no. Krzem, dobra, to jest krzem. Pierdzielamy stąd. Krytyczny poziom tlenu jeszcze, no nie, naprawdę. Au. Not the face. Nie. Na bany hopie. Uff. Nie mamy wody. Fuck me. Co tu się dzieje? Jest lód. Strach. Szybko, dobra, jesteśmy. Woda. Butelka wody. Pyk, nawodnieni. Najedzeni i pobici. Czyli nic nowego. Zbiornik tlenu T2. To musimy ściągnąć. I zrobić zbiornik tlenu T2. Już mamy 200, dwa razy więcej. Super. Dobra, tylko teraz tak. Jeszcze trzeba egzoszkielet zrobić. I mikrochip latarki może. I bardziej trzeba zacząć terraformować to wszystko. Bo my się za bardzo opierdzielamy z tym. Za bardzo się opierdzielamy. Krzem. Tego szukałem. Czyli możemy sobie również zrobić teraz egzoszkielet T1. I teraz pytanie, czy to jest... To nam daje miejsce na modyfikatory. Dobrze wiedzieć. Krzem i dwa razy magnez. I zrobimy sobie latarkę. No. To było ciekawe. Magnes jest. Drugi magnes jest. Trzeci magnes jest. Jakiś krzem? Nic? Nul? Niet? Aluminium! Tego jeszcze nie mieliśmy. Ej! Czemu to jest latający kamień? Znów mamy duchy. Żelazo, aluminium kolejne. Wow! Co tu się kryje? A tym czym jesteś? Chcę się ciebie wziąć niestety. A szkoda, bo bym z chęcią zobaczył, co to jest. Żelazo. Już nie mam miejsca. Krzemu jak nie było, tak nie ma.
Czemu jak nie było, tak nie ma. Mi ta drukarka tam szaleje. Halo. Pytała jak jesz. Takie było typ, 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 typ. Myślałem, że coś jej się popierdzieliło. Magnes żelazo. Gdzie jest krzem? Krzem. Żelazo wypad. Robimy jeszcze natarkę i kończymy odcineczek, kochani. Kończymy odcineczek, bo jeszcze muszę to wyrenderować. I zaczynam robić kolejny. Latarkę. No i pięknie, fajnie, miło. Mamy latareczkę. Ale moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. My się widzimy w następnych seriach. O ile oczywiście ten odcinek mi się w końcu nagrał. Mam taką nadzieję, no. Ale zobaczymy. Trzymajcie się. Hej, hej.